20 na łatwo. Dajmy tutaj, żeby nie w te dziury. Łaska Jezusa, że moja nam jest okazała się, Łaska Boga Świętoja, Łaska Pani Świętoja. Chrystus Woskresie. Wierni naszej cerkwi prawosławnej przeżywają szczególny dzień i szczególną noc. Noc zmartwychwstania Chrystusa Pana. Dokonuje się poprzez zmartwychwstanie naszego Zbawiciela zbawienie świata. Dotyczy to człowieka, ale dotyczy także i całego wszechświata. Dlatego też noc ta ma szczególny wymiar duchowy, wymiar także eschatologiczny i wymiar czasowy. Naturalnie, jeżeli chodzi o podejście i określenie czasowe, mogą być różne interpretacje, bo ten rozum ludzki lubi wędkować, ale bez różnicy, jakby nie wędkował, prawda jest prawdą i świadczy o tym, że tę prawdę Jezus Chrystus utwierdził swoim zmartwychwstaniem. I my szczególnie prawosławni przeżywamy te dni, a szczególnie paschalną noc. I kto z prawosławnych nie był w nocy na naszym nabożeństwie, trudno mu zrozumieć prawosławie. No taka istota jest prawosławie. Ja myślę, że panowie ministrowie chociaż trochę odczuli w Jerozolimie, chociaż tam to jest różnojęzyczna atmosfera i nie była jeszcze noc. No, tak. Natomiast w dniu dzisiejszym no, przeżywamy także historyczny moment, bo po raz 14 do naszej cerkwi przybył święty ogień. Dziękuję Bogu przede wszystkim za to, że jest tak. Teraz on popłynie po różnych parafiach. Jest to także i uświęcenie naszego kraju, naszej ojczyzny i wszystkich nas. On dotyka. Dotyka za pośrednictwem tego, że on się pali. A ogień Chrystusowy ma to, że on pali wszystko, wszystkie grzechy. I wirusa także. Także ja zawsze mówiłem, nie bójcie się wirusa, bo święta Eucharystia to jest ogień, który spali go. Nie bój się. Tak, tylko trzeba mieć wiarę, mocną wiarę. Jak człowiek ma wiarę, on pokona wszystko. Tak. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich i życzę Wam wszystkiego dobrego.